fajne, ciekawe wyzwanie będzie. Mistrzem świata dwa razy był, jest królem swoim kraju, w swojej dziedzinie. Mariusz, to a ten film na k***a. Za twoją dwulicowość i k***a na koleżkę będziesz zbity na klatki jest tylko po prostu człowiek. Kultura, animozje, wiara, wszystko zostaje przed klatką. On chce mi zrobić krzywdę i wygrać. Może być ręka, noga złamana, zęby wybite, nos połamany i ktoś musi z tego pojedynku wyjść wygrany. Nie poznałem większego zdrajcy od ciebie. Sprzedałeś naszą znajomość za lajki u kamerzysty. Chciałem to wyjaśnić z tobą na ulicy. Kiedy czekałem na ciebie pod chatą, nie miałeś nawet jaj, żeby zejść. Ty jesteś parowóz, wariat, a tu siedzi ciężki statek, który potrafi mocno przyłożyć. Znam cię na tyle długo, aby stwierdzić, że nie masz ani charakteru, ani umiejętności. Istoczenie się ze sportów siłowych, gdzie chłopisko wielkie, 150-kilogramowe, ma przejść do sportu walki, to naprawdę było rzucenie się z siekierą na słońce. No ale rzuciłem się z siekierą na słońce, no i poradziłem sobie, a dzisiaj się tym sportem bawię. No, pierwsza walka z Marcinem Neumannem, komplet, ludzie o bilety dosłownie bili się, więc oglądalność 8 milionów była wtedy, 7 lat temu, więc na mnie już to nie robi jakiegoś wielkiego wrażenia, bo wielki szum medialny, wielkie boom będzie, ja po prostu robię swoje. Ile tam jest agresji, ile tam jest emocji i ładunek taki, że jak to wybuchnie, to rozsadzi nam krakowską arenę. Maciej Pudzianowski robi kroki. Nasz konflikt trwa od dobrych 2 miesięcy. Wszystko zaczęło się od głupiego komentarza, lecz 26 października wszystko zakończy się w oktagonie. Ja nie należę do tych, którzy wymiękają.